sprawdzamy, czy nasze produkty są bezpieczne i zdrowe dla konsumenta. Tutaj właśnie mamy wykonane rano analizy glutenu. Ale tutaj są wykreski. Asiu, tłumacz mi, jak mam czytać tą etykietkę. Dziś na Tropie Jakości odwiedzamy laboratorium, gdzie na co dzień eksperci badają mięso indycie. Kierowali mnie do Ciebie. Cieszę się, widzę, że jesteś właściwie przygotowany. Dokładnie. Czysty fartuszek założony. Tak jest. Ręce umyte. Dokładnie. Zdezynfekowane. Między palcami też. Super, cieszę się bardzo. Wszystkie procedury zostały właściwie spełnione. Nazywam się Izabela Topolska. Z wykształcenia jestem technologiem żywności po warszawskim SGGW. W grupie kapitałowej Indycpol pracuję na stanowisku dyrektora do spraw jakości. Moja praca polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i kontroli jakości wszystkich produktów, które powstają w firmie. Zarządzam pracą laboratorium, zarządzam pracą ludzi, którzy kontrolują produkty na halach produkcyjnych i odpowiadamy za szeroko rozumiane systemy jakości wdrożone w firmie. Prywatnie jestem mamą chłopca 5-letniego, który wypełnia większość mojego wolnego czasu. Ze względu na to, że jestem dosyć aktywna zawodowo, pozostały czas wolny staram się spędzać albo z dzieckiem na różnego rodzaju zabawach, wyjazdach i ten czas podzielić dodatkowo między aktywność fizyczną. Uwielbiam jeździć na rowerze, biegać, uwielbiam wszelkiego rodzaju sporty zimowe, przede wszystkim snowboard. Uwielbiam podróże, im dalej tym lepiej, im bardziej egzotycznie, tym fajniej. Lubię gotować, ale głównie w wolnym czasie, wtedy kiedy mogę poświęcić odpowiednią ilość czasu, nie muszę robić tego w stresie i w napięciu takim czasowym. Tutaj przede wszystkim kontrolujemy i sprawdzamy, czy nasze produkty są bezpieczne i zdrowe dla konsumenta. Do laboratorium trafiają próbki, które są pobrane w odpowiedni sposób w przestrzeni produkcyjnej, przynoszone są do laboratorium, badane, sprawdzane, czy są czyste, bezpieczne. Po uzyskaniu dobrych wyników produkt trafia do naszego konsumenta. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się w pracowni fizykochemicznej. W tym miejscu badamy przede wszystkim konserwanty, azotany, azotyny. Badamy alergię pokarmową, nie? Alergię pokarmową również. Tutaj właśnie mamy wykonane rano analizy glutenu, tak, dokładnie. Ta próbka, gdzie mamy tylko jeden paseczek, oznacza, że tego glutenu w produkcie nie było. Ale tutaj są dwie kreski. A tutaj są dwie kreski, bo to jest tak zwana próba kontrolna, dzięki której sprawdzamy, czy w ogóle test jest w stanie wykryć gluten na takim poziomie, który byłby niebezpieczny dla konsumenta. A te piękne kolory tutaj? A te piękne kolory to jest badanie w kierunku obecności konserwantów w produkcie. Okej. I tutaj mamy próbkę zbadaną naszego produktu. Próbka jest czysta, co oznacza, że tych konserwantów w produkcie nie ma. Natomiast to są też próby kontrolne, aby sprawdzić, czy w ogóle metodyka badawcza jest prawidłowa. Co jeszcze badacie? Mamy tabelkę wartości odżywczych, gdzie właśnie mamy podaną zawartość białka, zawartość soli, zawartość tłuszczu. Tego typu analizy też są kontrolnie wykonywane w laboratorium, aby zapewnić, że produkt, który dajemy konsumentowi, jest w 100% zgodny z tym, co zostało zadeklarowane przez nas na etykiecie. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Cześć, Miumi, Pascal. Cześć, Asia. Cześć. Pascal, chciałabym, abyśmy spojrzeli na kilka naszych produktów i na komunikaty, które na nich umieszczamy. Czyli etykiet. Tak jest. Dlatego zostawiam Cię z Asią, która jest naszą najlepszą specjalistką w zakresie znakowania. Asiu, tłumacz mi, jak mam czytać tą etykietkę. Na etykiecie najważniejsze są nazwa, termin przydatności, czyli termin, w którym mamy spożyć ten produkt, temperatura, w której mamy przechowywać ten produkt, producent oraz komunikat odnośnie jakości. Ważny jest też komunikat, który mówi nam o tym, że jest to produkt bezglutenowy. Świadczy o tym przekreślony głos. No i zapowiem Ci, że naprawdę wszystko tutaj sprawdza się. Tak jak Ci mówiłam, od pola do stołu. A Ty w domu też taka jest? No, oczywiście, że tak. Tak. Dziękuję Ci za myśl. Dziękuję również. Mam nadzieję, że teraz jesteś przekonany o wysokiej jakości mięsa indyczego. Ja już byłem przekonany. Super. Bo jakbym nie był, to bym nie przyjechał tutaj. Zapraszamy. Dzięki serdecznie. Dzięki wielkie. Na razie, pa.